Będziemy studiowali Słowo Boże, w związku z tym poświęćmy chwilkę na modlitwę. Jeżeli możecie złączyć się ze mną, to bardzo Was proszę o powstanie. Nasz drogi Ojcze, chcemy dziękować za dobry czas, za pokój w Ojczyźnie. Chcemy dziękować za to, że możemy bez przeszkód spotykać się, żeby studiować Twoje Słowo. Możemy wsłuchiwać się w Twój głos i nikt nam w tym nie przeszkadza. To jest taki dobry czas. Ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że czas pokoju to jest także czas niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwa polegającego na tym, że możemy osłabić naszą czujność, że możemy zapomnieć, iż ten pokój może być złudny. Dlatego prosimy Ciebie o czuwające serca, prosimy Ciebie o gorliwość, o taki żar wiary, abyśmy każdego dnia zdawali sobie sprawę, że najważniejsze jest to, by trwać przy Tobie. Błogosław ten czas, który spędzimy studiując Księgę Daniela. Jest to niezwykle ważna księga na nasz czas. W związku z tym prosimy, Panie, abyś dał nam swojego ducha, abyś był naszym nauczycielem, abyś karmił nas swoim słowem. Prosimy o to w Chrystusa imieniu. Amen. Gdy Bóg mówi kocha. Z różnych stron przyglądamy się temu zagadnieniu i widzimy, że ta Boża miłość ma naprawdę różne twarze, różne barwy, różne kolorety, ale zawsze, kiedy Pan Bóg mówi kocham, to zawsze działa. Zwróciliście uwagę, że Pan Bóg, kiedy mówi kocham, to nie jest to pusty dźwięk, ale Pan Bóg zawsze to słowo kocham przekłada na jakieś konkretne działanie, na jakieś postawy, na coś, co daje nam Pan Bóg, żebyśmy zrozumieli, na czym polega Jego miłość. Dzisiaj będziemy mówili o Bogu, który wymaga od nas całkowitego oddania. Czy to jest ważne? Wiele osób uważa, że kwestia religii to jest coś takiego jak dyscyplina dodatkowa w totolotku, że przy okazji może się pojawić, że ta duchowość, religijność, pobożność to jest coś, czym nie należy się za bardzo przejmować, nie należy się z tym afiszować, nie należy temu zbyt wiele czasu poświęcać, bo człowiek jeszcze, nie daj Boże, wyjdzie na jakiegoś dewota, fanatyka religijnego i wtedy będzie miał problemy. A więc bardzo często troszeczkę wstydliwie o tym mówimy i czasami krępujemy się nawet przyznać do tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, ale nie tylko wierzącymi, jesteśmy ludźmi praktykującymi, ludźmi, którzy chcą żyć według zasad, które poznajemy. Przyjrzyjmy się temu, co już wiemy na temat Księgi Daniela. A więc przypomnijmy sobie, pierwszy rozdział pokazuje nam Boga, który zdaje się przegrywać. Tak? Babilon najeżdża na świątynię Boga Jahwe, zabiera naczynia z tej świątyni, porywa młodych, zdolnych, utalentowanych ludzi, próbuje kształcić ich na swoim dworze, uczyć mądrości, pisma i tak dalej Babilonu. A więc wygląda na to, że Bóg jakby przegrywa, że pozwolił, żeby te pogańskie wpływy wdarły się do jego świątyni. Ale jaki jest koniec tego rozdziału? Poznajemy Boga, który wyposaża w niesamowitą mądrość swoich oddanych sług. Daniel i jego trzej przyjaciele uzyskują mądrość, której nikt inny poza nimi na terenie Babilonu nie jest w stanie posiąść. Bóg objawia się jako Bóg mądrości i jego moc ogarnia wszystkie narody. Mamy za sobą również rozdział drugi, czego dowiedzieliśmy się w drugim rozdziale Księgi Daniela, że Bóg Biblii jest Panem proroctwa i Panem historii. To On układa plany, rozwój wypadków, On nad tym czuwa, to nie ludzie rozdają karty. Może nam się ludziom wydawać, że to my kształtujemy historię, w jakimś sensie być może tak, ale i tak wola Boża się spełni, a nie nasza ludzka. Bóg jest Bogiem historii, jest Panem proroctwa. W rozdziale trzecim, moi drodzy, będziemy znowu poznawali Boga. Jakiego tym razem Boga poznamy, jaką cechę, jaki akcent, jeśli chodzi o Boży charakter, będziemy w stanie zobaczyć w trzecim rozdziale Księgi Daniela. Bóg jest Bogiem mądrości, Jego moc ogarnia wszystkie narody, jest Bogiem proroctwa, Panem historii i kim jeszcze? O tym za chwilkę coś więcej powiemy. Jeśli chodzi o trzeci rozdział Księgi Daniela,
to właściwie nie zawiera on żadnej wskazówki dotyczącej czasu, kiedy się rozgrywa akcja trzeciego rozdziału. Septuaginta, grecki przekład Starego Testamentu, który powstał w II wieku przed naszą erą, a także przekład Teodocjana pochodzący z II wieku naszej ery, Peszita, czyli syryjski przekład Starego Testamentu, podają, że działo się to w 18 roku rządów Nabuchodonozora, a więc był to mniej więcej rok 587, rok przed zburzeniem Jerozolimy. Ale inne z kolei źródła, inni komentatorzy sugerują, że mógł być to rok 594, 93 przed narodzeniem Chrystusa. Był to czwarty rok panowania żydowskiego króla Sedekiasza, króla judzkiego, kiedy właśnie on odbył podróż do Babilonu. Prorok Jeremiasz w 51 rozdziale wspomina o tym i być może właśnie ta wizyta Sedekiasza w Babilonie miała związek z wydarzeniami trzeciego rozdziału Księgi Daniela. Którykolwiek by to nie był rok, ważne, żebyśmy znali tę historię, żebyśmy wiedzieli, co mamy dla siebie wyciągnąć. Niezależnie od tego, który to będzie rok, ważne są wydarzenia, a nie data w tym momencie. A więc, co się dzieje? Pamiętacie drugi rozdział? Złoty posąg w złotej głowie, srebrne ramiona i tak dalej. Król przeżył to bardzo, wzruszył się tym snem, potrząsnął nim, ale najwyraźniej mija trochę czasu i król chce wprowadzić pewne korekty do tego snu. Nie za bardzo godzi się z takim rozwojem wypadków. Chciałby tą historię troszeczkę inaczej ułożyć. Posłuchajcie, co się dzieje. Trzeci rozdział Księgi Daniela. Król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg o wysokości 60 łokci, a szerokości 6 łokci i kazał go ustawić w Dolinie Dura w prowincji babilońskiej. Król Nebukadnezar, Nabuchodonozor otrzymywał władzę, kiedy obejmował tron, to wierzył w to, że otrzymywał władzę od Boga danego miasta. A w Babilonie niepodzielnie panował Marduk, najwyższy bóg Babilonu. I to w jego imieniu król sprawował władzę, a więc chciał go czcić, wywyższać, bo jemu zawdzięczał pomyślność i swoje powodzenie. Brak lojalności, wierności Bogu, ale także królowi, był postrzegany w owych czasach jako zdrada stanu. A więc każdy, kto miał inne spojrzenie niż król i Bóg, któremu król służył, narażał się na zarzut zdrady. O tym wspominają pewne starożytne źródła. Nebukadnezar był człowiekiem niezwykle religijnym. Zbudował, ozdobił wiele świątyń. Największym kultem otaczał właśnie Marduka, przypisując mu swoje sukcesy militarne. Niektórzy sądzą, że Marduk jest założycielem Imperium Babilońskiego, a był to wyniesiony do rangi bóstwa Nemrod, którego znamy z Księgi Rodzaju z 10 rozdziału, tam wiersz 8 do 10. Być może ten posąg, złoty posąg, który wzniósł król Nabuchodonozor, był podobizną Boga Marduka. Tego Biblia dokładnie nie opisuje. Hipolit i inni wczesnochrześcijańscy komentatorzy sugerują, że król prawdopodobnie próbował odtworzyć wielki metalowy posąg, który przez laty ujrzał w swoim śnie. Posąg, jak wiemy, miał złotą głowę, którą według interpretacji Daniela wyobrażała samego króla Nabuchodonozora i jego królestwo. Niewątpliwie schlebiało to władcy, że został porównany do złota, do głowy posągu, tej najważniejszej części, że jego królestwo było symbolizowane przez złoto, ale to, że miało ono potem zostać zastąpione przez inne, słabsze, srebrne królestwa, a potem jeszcze miedziane, potem jeszcze żelazne, ten rozwój wypadku nie za bardzo się królowi podobał. To godziło w jego ambicje. Jego ambicją było to, żeby jego królestwo było wieczne, nieprzechodzące, królestwo, które nigdy nie ustąpi. Dlatego zamiast posągu, który miałby złotą głowę, wzniósł posąg, który był cały ze złota, niepodzielnie cały ze złota. Czytamy, że posąg miał wysokość około 60 łokci. Łokieć, w zależności od tego, jaką miarę przyjmiemy, to jest długość mniej więcej od 40 do 50, nawet 60 cm. Przyjmijmy pół metra. A więc 60-łokciowy posąg to jest posąg w wysokości 30 metrów. 10 metrów to są 4 piętra, tak? A więc 12-piętrowy budynek, wyobraźmy sobie. Takiej wysokości był ten posąg, a więc to jest już naprawdę wielka statua. Szerokość 6 łokci, czyli około 3 metrów. Niektórzy
sceptycy twierdzą, że skąd król wziąłby tyle złota, żeby taki posąg z litego, lanego złota wykonać? Przecież no, trzeba byłoby to naprawdę potężnej ilości złota. Oczywiście ten posąg nie musiał być cały ze złota, mógł być złocony, prawda? Ale i tak na pewno byłoby bardzo dużo tego złota potrzeba. Dla porównania, tutaj mamy Statuę Wolności. To mierzy ona około 93 metrów, z czego tylko 34 metry przypada na samą statuę, reszta to jest cokół, a więc być może ta wysokość posągu też zawiera w sobie długość, wysokość tego, tej podstawy, tego cokołu, na którym posąg spoczywał. Tak czy inaczej był na pewno widoczny z bardzo daleka. Następnie polecił król Nabuchodonozor satrapom, namiestnikom, rządcom, radcom, skarbnikom, sędziom, prawnikom i wszystkim zarządcom prowincji zebrać się i uczestniczyć w poświęceniu posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora. Jeżeli prawdą jest to, że w tej uroczystości brał udział Sedekiasz, król judzki, to prawdopodobnie, skoro Biblia o tym nie wspomina, bo mówi tylko, że trzech Hebrajczyków okazało się wiernych, prawdopodobnie król Sedekiasz należał do tego tłumu, które padły plackiem przed statuą zbudowaną przez króla. A więc potężne zgromadzenie, satrapowie, przedstawiciele różnych prowincji mieli się stawić na tej uroczystości i mieli oddać pokłon posągowi wzniesionemu przez króla. Czytamy dalej. Zebrali się więc satrapowie, namiestnicy, rządcy, radcy, skarbnicy, sędziowie, prowincji, wszyscy rządcy prowincji na poświęcenie posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora i ustawili się przed posągiem, który wzniósł król Nabuchodonozor. Herold zaś obwieszczał donośnie. Rozkaz dla was, narody, ludy, języki. W chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud, wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadnijcie na twarz i oddacie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. Kto by nie upadł na twarz i nie oddał posągu, zostanie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca. No, miła perspektywa, prawda? Król nie bawił się w ceregiele, nie było tam żadnej dyplomacji z jego strony, ale rozkaz był bardzo czytelny. Ten pokłon, ten hołd, który mają wszyscy oddać, jest dla króla sprawdzianem lojalności, wierności. Jeżeli ktoś nie odda pokłonu, oznacza to, że jest wrogiem państwa, wrogiem imperium, wrogiem króla, wrogiem bóstw Babilonu i jedna tylko może go spotkać dola, mianowicie będzie wrzucony do rozpalonego pieca. No więc nie ma się co dziwić, jaka była reakcja zgromadzonych. W chwili więc, gdy dał się słyszeć dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud, wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy, języki padły na twarz, oddając pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. Czy zwróciliście uwagę, że król wcale nie sięgał gdzieś tam do wnętrza człowieka? Czy król mówił, macie wierzyć w tego Boga? Macie mu służyć z całego serca, macie mu służyć z przekonania, macie mu się oddać całkowicie, czy król tego wymagał? Nie, król powiedział, właściwie to możecie sobie myśleć, co chcecie. Mnie interesuje to, czy oddacie pokłon. Możecie w tego Boga nie wierzyć, możecie się z niego gdzieś tam w duchu śmiać, to nieważne. Macie paść na twarz. To mi jest potrzebne, nic więcej. Tutaj możemy sobie zobaczyć, jak wyglądali muzycy babilońscy, troszeczkę podobni do Rastafarian, który dzisiaj możemy spotkać jako muzyków współczesnej muzyki, ale to jest właśnie autentycznie pewien obraz odtworzony na bazie znalezisk archeologicznych. Tak mogły wyglądać właśnie zespoły muzyczne w czasie Daniela, w czasie króla Nabuchodonozora. No i wyobraźmy sobie teraz wysoki posąg i morze ludzi, którzy leżą plackiem przed nim. To musiał być widok, prawda? Król patrzy i podziwia, jak wielki jest jego majestat, jak wielki hołd oddają mu ludzie, bo wszyscy leżą jak liście na ziemi. No, może nie wszyscy. Co się tak naprawdę stało? Przede wszystkim mamy do czynienia z uniwersalnym, można powiedzieć takim globalnym, żeby nie rzec ogólnoświatowym, dekretem wymuszającym cześć. Tam nie było opcji, tam nie było wyboru, tam nie było jakichś różnych możliwości. Rozkaz był bardzo czytelny. Każdy musi oddać pokłon. Co wiemy jeszcze? Potężny władca narzuca swoją wolę. Nie ma miejsca na dyskusję. Ma się stać tak, jak ja chcę. Tutaj nie ma demokracji. Moja wola musi się spełnić. Wielcy i mali gromadzą się, by uznać rangę dekretu.
delegacje przybywają, prawda, z różnych z prowincji Babilonu i wszystkie ludy podbite, języki są w tym czasie reprezentowane. Przedstawiciele wszystkich narodów muszą zademonstrować swoją uległość i lojalność. Brak możliwości wyboru. Po prostu musi się tak stać i koniec, nie ma żadnej najmniejszej dyskusji. Co wiemy jeszcze? Ten kult, który wprowadza król, ma być czymś, co jednoczy imperium. To imperium rzeczywiście było wielkie. Nabukadnezar prowadził wiele zwycięskich podbojów militarnych, a więc przyłączył do swojego imperium sporo różnych zróżnicowanych pod względem kulturowym, religijnym ludów. No i trzeba być może w jego mniemaniu było wymyślić coś, co będzie takim lepiszczem, takim wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich narodów. Wpadł na pomysł, że taki posąg może być czymś dobrym. Wierzcie sobie w swoich lokalnych bogów, ale mojego też uznać musicie. Sprawa dotyczyła posłuszeństwa, lojalności wobec władzy. No i wreszcie Księga Apokalipsy mówi, że historia się powtórzy. Że te trendy, one są dosyć popularne. Pamiętacie chrześcijan, pierwszych chrześcijan? Kiedy Rzymianie, kiedy cesarze zażądali dowodu lojalności od chrześcijan, wcale nie wymagali, żeby chrześcijanie wyparli się Chrystusa. Możecie sobie w Chrystusa nadal wierzyć, ale musicie złożyć szczyptę kadzidła na ołtarzu, który wielbi bogów rzymskich. Oczywiście ten dekret i przyjaciele Daniela, sam Daniel doskonale to wiedzieli, był sprzeczny z Bożymi przekazaniami. Co mówią przekazania Boże? Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Innymi słowy, dla człowieka wierzącego, dla człowieka, który kocha Pismo Święte, zna przykazania Boże, uczestnictwo w takiej ceremonii jak ta, którą przygotował król Nabuchodonozor, byłaby wyrazem sprzeniewierzenia się Bogu. A więc do wyboru albo wierność, uległość wobec świeckiej władzy, albo wierność, uległość wobec Boga. Tutaj nie było miejsca na kompromis. Trzeba było się wyraźnie opowiedzieć. A więc historia powtórzy się. Sięgnijmy do Księgi Apokalipsy. Czytamy tam w 13 rozdziale. Ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi. Miała dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok. I całą władzę pierwszej bestii przed nią wykonuje i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której rana śmiertelna została uleczona. Czy jest coś, co może nas zdziwić, zszokować w tym opisie? Widzimy pewien symbol, pewną bestię, która ma dwa rogi podobne do czyich rogów? Do baranka. Wygląda jak baranek, a więc baranek ewidentnie w Biblii kojarzy się z Jezusem Chrystusem, prawda? Z jakąś dobrą, przyjazną, Bożą mocą. Ale to podobieństwo jest tylko zewnętrzne. Bo ta bestia, która podobna jest do baranka, ma rogi podobne do baranka, w momencie, kiedy zaczyna przemawiać, to mówi jak? Jak smok. Popatrzcie, nie wszystko wokół nas jest czarno-białe. To nie jest tak, że wszystko jest takie klarowne, takie bardzo wyraziste. Może ktoś wyglądać jak baranek, a mówić jak smok, ale może też wyglądać jak smok, a mówić jak baranek. Bardzo często sugerujemy się tym, co zewnętrzne. Ile razy tak bywa, ja się na tym łapię, że kiedy osądzam człowieka po tym, co jest zewnętrzne, bo ładnie wygląda, ma ładny krawat, garnitur, wydaje się, że to jest dobry człowiek. Można się na takich dobrych ludziach zawieść? Pewnie. A czasami spotykamy kogoś, kto swoim wyglądem zdaje się odrzucać i nawet sobie nie wyobrażamy, żeby taki ktoś się mógł w niebie znaleźć, ale poznajemy tę osobę bliżej i okazuje się, że to jest bardzo miła osoba. Wygląd może być niezwykle mylący. I proroctwa o tym mówią, że jest oto jakaś potęga, jakaś siła, która sprawia wrażenie, że należy do Boga, że Bóg się tą mocą posługuje, ale słowa demaskują. Ta potęga, ta bestia podobna do baranka mówi jak smok. Należy do smoka, należy do szatana. Czytamy dalej, że czyni ta bestia wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię, na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, żeby wykonali obraz bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. Co ta bestia podobna do baranka może?
na oczach ludzi ściąga na ziemię ogień z nieba. Kojarzycie to wydarzenie? Ono kiedyś już miało miejsce w Starym Testamencie. Był taki czas, kiedy na górze Karmel stanęły dwa ołtarze. Przy jednym biegali, kaleczyli się prorocy Baala, tak? Kilkuset proroków. Zadawali sobie rany, krzyczeli, wydzierali się do swojego Boga. Chodziło o to, żeby to Bóg podpalił ofiarę, a nie ludzie z gotową jakąś pochodnią. Modlili się, krzyczeli, tańczyli. Było coś z tego? Nic. Obok ołtarz Eliasza, tak? Kiedy Eliasz pomodlił się do Boga, stąpił ogień z nieba, strawił ofiarę i cały ołtarz. Ten znak ściągania ognia z nieba był dla Eliasza taką pieczęcią Bożą, że jest Bożym prorokiem, że Bóg przez niego przemawia, że się nim posługuje. Spójrzcie, ta bestia podobna do baranka, mówiąca jak smok, będzie ściągała ogień z nieba, a więc będzie mogła być postrzegana jako dobra moc, a będzie tak naprawdę czyim narzędziem? Diabła. Popatrzcie, znowu, ten obraz nie jest taki czarno-biały. Nie wszystkie cuda, nie wszystkie przejawy mocy, które wyglądają na Boże cuda, rzeczywiście należą do Pana Boga. Jakiej mądrości Pan Bóg wymaga od swoich dzieci, żeby w dobie tych trudnych wydarzeń, żeby umiały odróżniać, co jest czym, co do kogo należy. Czytamy dalej. I dano, by duchem obdarzyła obraz bestii, tak iż nawet przemówił obraz bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii. To jest tak jakby cytat z Księgi Daniela, prawda? Kto nie złoży pokłonu, będzie skazany na śmierć. I sprawia, że wszyscy, mali, wielcy, bogaci, biedni, wolni, niewolnicy, otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ani sprzedać, kto nie ma znamienia imienia bestii lub jej liczby jej imienia. Tu jest potrzebna mądrość, kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy, liczba ta bowiem to liczba człowieka, a liczba jego 666. Dzisiaj nie będziemy się tym zajmować, jak tą liczbę interpretować. Musimy sobie poświęcić kolejny wykład na te rzeczy, być może jak będziemy w przyszłości Księgę Apokalipsy studiować, do tego wrócimy, ale widać, że jest to pewna moc, która czyni cuda. Jezus powiedział, i to powiedział nie bez powodu, że przyjdzie taki czas, kiedy staną ludzie przed Nim i powiedzą: Panie, myśmy w Twoim imieniu jakich rzeczy dokonywali? Wypędzaliśmy demony, prorokowaliśmy, czyniliśmy cuda. A co Jezus na to? Nigdy was nie znałem. Nie to, że przestałem was znać, bo coś źle zrobiliście, że na początku było dobrze, a potem się coś popsuło. Ja was nigdy nie znałem. Od samego początku nie mam z wami nic wspólnego. A ci ludzie mieli przecież Jezusa na ustach. Jakie to jest ważne, abyśmy mieli pewność, że chodzimy drogami Bożymi, bo można samemu siebie wprowadzić w jakiś stan zagubienia. A więc ta liczba, która jest liczbą człowieka, siódemka to jest liczba Boga, Jego mocy. Natomiast szóstka jest liczbą człowieka, Jego niedoskonałości. I ktoś próbuje Boga podrabiać, ktoś próbuje Jego naturę, jego cechy, Jego przywileje, Jego imiona, Jego atrybuty, Jego cechy, próbuje sobie przypisać stworzenie, człowiek próbuje zagarnąć Boży majestat. A więc mamy w Apokalipsie szatana, który jest symbolizowany przez smoka, mamy bestię, która wychodzi z wody, która ma 7 głów, mamy bestię, która przypomina baranka, mówi jak smok, mamy liczbę 666. Dzisiaj o tym więcej nie powiem, moi drodzy. Wzbudziłem waszą ciekawość, przyjdziecie na kolejne wykłady, będziemy o tym mówili, ale dzisiaj tylko na tym poprzestaniemy. A więc ten dekret, który wydał król Nabuchodonozor, on jest bardzo podobny do tego, o którym czytamy w Księdze Apokalipsy. Ta historia króla Nabuchodonozora, Daniela i jego przyjaciół, ona się powtórzy przy końcu czasów. Jest to coś, co się w większym rozmiarze wydarzy jeszcze raz. Religia babilońska adoptowała dla swoich potrzeb wierzenia innych narodów. Kiedy Babilon podbijał ościenne narody, zagarniał te terytoria do siebie, co robił z religią tych narodów? Nie zwalczał jej, nie. Nie walczył z tą religią. Po prostu bogów tych lokalnych narodów dodawał do swojego panteonu, a więc tych bogów było jeszcze więcej. Przejmowano pewne kulty, pewne rytuały, wiarę w pewnych bogów. Babilończycy wychodzili z założenia, że im więcej bogów czcisz, tym lepiej, bo to jest większa gwarancja, że trafisz na tego właściwego.
A więc to jest tak jak polisa. Można mieć polisę w jednym zakładzie ubezpieczeniowym, a można mieć ich kilka, tak? I wtedy w razie wypadku zawsze jesteś ubezpieczony na wiele sposobów. To była mentalność ludzi starożytnych. Byli gotowi wierzyć w każdego, kto może im coś tam zaoferować. To wydarzenie, które przygotował król Nabuchodonozor, było takim przedsmakiem starożytnej ekumenii. Dzisiaj mamy do czynienia z ruchem ekumenicznym. I możemy się zastanawiać, czy to jest dobre, czy to jest złe. Czy to, że chrześcijanie ze sobą rozmawiają, czy to jest dobrze, czy źle? Dobrze. Źle zaczyna być wtedy, kiedy próbują zacierać różnice. Kiedy próbują prawdę i fałsz rzucić do jednego worka, tak? Kiedy próbują zacierać różnice między prawdą a fałszem. Jeżeli spotykamy się po to, żeby mówić o tym, co nas łączy, ale także co nas dzieli, to jest w porządku, ale kiedy mówimy tylko o tym, co nas łączy? To trochę za mało chyba, prawda? A więc ten dekret króla Nabukadnezara, on nie dociekał prawdy. Wierzcie sobie w co chcecie, ale macie oprócz swoich bogów uczcić jeszcze mojego i nie macie wyboru, musicie to zrobić. A więc Babilon miał właśnie taką mentalność. Współcześnie, w naszych czasach, również mają miejsca pewne wydarzenia, które próbują zbliżyć do siebie religię. Tak jak powiedziałam, dialog nie jest niczym złym. Ale jeśli odbywa się dialog, którego kosztem, ceną jest zacieranie różnicy między prawdą a fałszem, to pamiętajmy o tym, że prawda nie jest na sprzedaż. Kiedy Chrystus wstąpił na ziemię, On był prawdą. Jego apostołowie głosili prawdę. I chociaż zebrałby się wtedy cały świat i przegłosował, że tych 12 prostych ludzi i Jezus Chrystus, ten Jezus z Nazaretu nie mają racji, to by niczego z nim nie zmieniło, bo w oczach Bożych kto miałby ciągle tą prawdę i rację? No Pan Jezus i Jego apostołowie. A więc nieważne ilu ludzi będzie jak głosowało, jak się będzie wypowiadało, ważne jest to, że prawd nie ma 50, jest jedna prawda. Jest jedna prawda i powinniśmy jej szukać. W Babilonie władza świecka była ściśle związana z władzą religijną. Król aktywnie uczestniczył w sprawowaniu obowiązków kultowych. Czy dzisiaj nie obserwujemy podobnych zjawisk, że łączona jest władza świecka z władzą religijną? Dzieje się bardzo źle, jeżeli, moi drodzy, Kościół próbuje przejmować zadania władzy świeckiej, a władza świecka próbuje przejmować zadania Kościoła. W naszym kraju teoretycznie istnieje, oby praktycznie także, istnieje rozdział Kościoła od państwa, tak? Wydaje mi się, że to jest dobra zasada, bo Kościół ma inne zadania i władza świecka ma inne zadania. Ale wyobraźmy sobie, że władza świecka będzie teraz służyła potrzebom Kościoła, że władza świecka będzie wykonawcą woli Kościoła, albo odwrotnie, że Kościół będzie wykonywał polecenia władzy świeckiej. W tym momencie mamy do czynienia z wielkim nieszczęściem. Kiedy Chrystus stanął przed Piłatem, i ten powoływał się na swoją władzę. Mówił, że przecież mam prawo ciebie wypuścić, osądzić. Co powiedział Pan Jezus? Nie miałbyś tej władzy nade mną, gdyby ci nie była dana z góry. Dzisiaj masz tą władzę, a więc sprawuj ją mądrze, bo przyjdzie czas, kiedy role się odwrócą i ty staniesz przed Bożym Trybunałem. Jezus podkreśla wyraźnie, że królestwo moje nie jest z tego świata, prawda? Nie można na siłę łączyć tego, co ludzkie, świeckie, z tym, co jest Boże. Poza tym Jezus nie zmuszał siłą, nie powołał się na władzę świecką, żeby zmusić kogokolwiek do chodzenia jego drogami, prawda? I również dzisiaj chrześcijaństwo nie powinno nikogo zmuszać do tego, żeby przestrzegane były zasady, które są głoszone przez chrześcijaństwo. Źle się dzieje, kiedy religia wkracza na teren polityki i kiedy polityka wkracza na teren religii. To jest coś, co nie jest przez Pana Boga zaplanowane. Król wydał dekret, który nakazywał, wymuszał posłuszeństwo. Czy widzicie różnicę między tym, co mówi Pan Jezus? Chrystus jako Syn Boga, jako Bóg przychodzi na ziemię. Chciałby tych ludzi, których spotyka, przygarnąć, zaprosić do swojego królestwa. Czy ma moc, czy Bóg ma moc, żeby zmusić wszystkich ludzi do wiary w siebie? Gdyby Pan Bóg tylko zechciał, to nie byłoby na świecie ani jednego ateisty. Nie byłoby. Nie byłoby, bo Pan Bóg ma moc zmusić ludzi, żeby wierzyli w Niego. Ale Pan Bóg z tej mocy nie korzysta, bo Pan Bóg doskonale wie, że są pewne wartości, które mogą się pojawić tylko w atmosferze wolności. Czy można kogoś kochać
pod przymusem? Czy można się z kimś przyjaźnić, będąc do tego zmuszonym? Przyjaźń, miłość pojawiają się tylko w atmosferze wolności. Co mówi Chrystus? Pan Jezus mówi wyraźnie, kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech idzie i mnie naśladuje. Czy widzicie, gdzie jest to słowo klucz? Kto chce. Innymi słowy, nikt nie musi, tak? Zwróćcie uwagę, że Pan Bóg zostawia nam wolność. Chciałbym was wszystkich zbawić. Jeżeli chcesz, chodź moją drogą. Ale to ty musisz zadecydować. I to jest piękne, że Pan Bóg nas nie zmusza, żebyśmy byli w niebie. Bóg nikogo nie zmusza do przyjęcia jego poglądów na siłę. I paradoks, który często wraca do nas jak bumerang. Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że najwięcej ludzkiej krwi zostało przelanej w imię religii. W imię religii. Chrześcijanie mordowali chrześcijan w imię religii. Dzisiaj muzułmanie mordują chrześcijan w imię religii. Na terenie Indii wyznawcy hinduizmu mordują wyznawców islamu w imię Boga, tak? Protestanci z katolikami zabijają się w Irlandii w imię Boga. Wierzący mordują ateistów, ateiści wierzących w imię religii albo przeciwko niej. A więc to jest cały paradoks, że czasami wiara w Boga jest wykorzystywana w złym, niecnym celu. W czasach, kiedy rządził Neron, kiedy wielu krwawych cesarzy rzymskich zadawało tworzącemu się Kościołowi wielki ból, wielkie straty, apostoł Paweł pisał tak. Niech każdy będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga. Te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc sprzeciwia się władzy, przeciwia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy są się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia, albowiem rządzący nie są postrachem dla każdego dobrego uczynku, ale dla złego. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Trudne to słowa, przyznajcie sami. W momencie, kiedy Rzym naprawdę nie kochał chrześcijan, Paweł pisał o szacunku, jaki należy władzy okazać. Dalej pisze apostoł Paweł, jest to fragment 13 rozdziału listu do Rzymian, że ta władza jest dla ciebie narzędziem Boga, prowadzącym ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzania sprawiedliwej kary temu, kto czyni źle. Należy więc się je poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. I pisze dalej, z tego też samego powodu płaćcie podatki, bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu uległość? Uległość. Komu cześć? Cześć. Ten sam apostoł Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza, mówił tak. Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche, spokojne, z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bardzo lubię te słowa. Czego pragnie Bóg? Bóg pragnie, żeby wszyscy ludzie zostali... Czy to nie jest piękne? Bóg tego chce. Ludzie myślą, że muszą Boga przekonać, żeby tak myślał. A Pan mówi, nie, ja już tak myślę. Ja chcę, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, ale to zbawienie ma związek z poznaniem prawdy. I dlatego apostoł Paweł mówi, zalecam, by się modlono, błagano, zanoszono dziękczynienia za wszystkich ludzi, a nade wszystko za królów i wszystkich sprawujących władzę. Moi drodzy, tak szczerze, kiedy się ostatnio modliście za naszego prezydenta, za Sejm, za przedstawicieli władzy lokalnej? Nie mówcie. Ale czasami warto o tym pamiętać, żeby w naszym kraju naprawdę dobrze się nam żyło. To jest biblijna zasada. Modlić się o mądrość dla tych, którzy sprawują władzę w naszym kraju. To jest dobra chrześcijańska zasada. A więc tak, dekret został wydany, wszyscy padli jak liście i nagle znaleźli się życzliwi. Niektórzy Chaldejczycy przyszli jednocześnie, by oskarżyć Żydów. Zwrócili się do króla Nabuchodonozora i powiedzieli, królu, żyj wiecznie.
Wydałeś, królu, rozporządzenie, by każdy, kto usłyszy dźwięki rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud, wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadł na twarz i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, miał być wrzucony do rozpalonego pieca. Są tutaj jednak mężowie żydowscy, których uczyniłeś zwierzchnikami miasta babilońskiego, Szadrach, Meszach i Abednego. Mężowie ci nie liczą się z tobą, królu. Nie oddają czci twojemu Bogu, ani nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Życzliwi, prawda? W tym wielkim tłumie być może król nie dostrzegłby tego wszystkiego, ale znaleźli się życzliwi, którzy mu donieśli: królu, są tacy ludzie, którzy bardzo ciebie nie lubią, którzy wręcz z tobą gardzą, gardzą twoim Bogiem, twoją uroczystością, nie będą się tobie kłaniać, a ty ich obdarzyłeś wielkim przywilejem, są zarządcami, pełnią odpowiedzialne funkcje. I co ty na to, królu? Król Nabuchodonozor zapłonął gniewem i rozkazał przyprowadzić. Szadracha, Meszacha, Abednego, sprowadzono więc tych mężów do króla. Jak sądzicie, dlaczego ci młodzi Hebrajczycy nie upadli przed posągiem? Co kierowało postawą przyjaciół Daniela? Czy faktycznie była to kwestia buntu, pogarda dla króla? Czy mimo swojego młodego wieku chcieli pokazać, że my tak naprawdę, królu, nie szanujemy ciebie i naprawdę nie mamy zamiaru wypełniać twoich rozkazów, bo nam się zwyczajnie nie podobają? Czy ich zachowanie było wyrazem pogardy dla woli króla? Czy był to przejaw jakiegoś fanatyzmu religijnego i nienawiści do obcego imperium? Co mówi Pan Jezus? Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Idealnie jest, kiedy można te dwie rzeczy wypełnić za jednym zamachem. Ale czasami dekrety władzy świeckiej wchodzą w konflikt z tym, co mówi Pan Bóg. Bywa tak? Bywa. A więc czego innego wymaga od nas Pan Bóg, czego innego wymaga od nas władza świecka? I co wtedy, kiedy rozporządzenia władzy świeckiej wchodzą w kolizję z prawami Bożymi? W Dziejach Apostolskich czytamy, że wtedy trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. W takiej sytuacji napięcia, konfliktu między prawami należy słuchać bardziej Boga niż ludzi. I ci młodzi Hebrajczycy, przyjaciele Daniela, o tym wiedzieli. To nie była kwestia pogardy, buntu, jakiegoś takiego ostentacyjnego odcinania się od króla. Nie, oni tego króla szanowali, ale król wymagał czegoś, czego spełnić po prostu nie mogli. Inaczej musieliby się sprzeniewierzyć swojemu Bogu. Chcieli Boga słuchać przede wszystkim. Zwrócił się do nich Nabuchodonozor i powiedział: czy jest prawdą, Szadrachu, Meszachu, Abednego, że nie czcicie mojego Boga, ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Wiecie, że w tym pytaniu jest wielka mądrość. Król Nebukadnezar był naprawdę bardzo mądrym, inteligentnym władcą. Co robi? Dotarły do niego jakieś pogłoski. Królu, wiesz, są tacy, którzy się nie kłaniają, oni ciebie nie lubią i tak dalej. Co robi król? Wzywa do siebie tych ludzi i zadaje im proste pytanie. Jakie? Czy to prawda? A co się dzieje, kiedy ktoś do nas przyjdzie i powie nam: no słuchaj, ta osoba to na ciebie powiedziała to i tamto. Ona się o tobie niepochlebnie wyraża. Jeśli nie sprawdzimy, czy to prawda, to możemy często zbyt pochopnie kogoś oskarżyć. Bo znajdą się zawsze życzliwi, którzy przyjdą i zamieszają wokół nas, jakąś intrygę swoją rozpętają. Co zrobił król? Przewołał tych młodych Hebrajczyków do siebie i pyta: czy to prawda? Czy to, co słyszę, jest prawdą? Dowiaduje się, sprawdza fakty. To jest niezwykle ważne, moi drodzy. Jeżeli słyszycie, że ktoś próbuje was postawić przeciwko komuś, sprawdźcie fakty, żebyście nie dali się wmanewrować w jakąś intrygę. A więc król mówi dalej. Czy teraz jesteście gotowi, w chwili, gdy usłyszycie dźwięk wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Może nie dosłyszeliście, może ktoś was rozproszył. Wierzę, że jesteście lojalnymi sługami, więc słuchajcie, dla was specjalnie ta muzyka zabrzmi jeszcze raz. Czy jesteście gotowi? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca, który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk. Widzicie, jakie mniemanie o religii ma Nabukadnezar? Tak jak powiedziałem, był to niezwykle inteligentny władca. I on się doskonale przyglądał praktykom religijnym, które widział na terenie Babilonu. Widział, że w tej babilońskiej religii jest wiele po prostu nieuczciwości.
jest wiele takiej szarlatanerii, takiego udawania, takich pustych gestów. I on wiedział, że ci wszyscy kapłani, mędrcy robią z tego dobre pieniądze, ale że nie ma w tym żadnej prawdziwości, nie ma żadnej mocy. W związku z tym to stwierdzenie, który Bóg mógłby was wyrwać z mojej ręki, ono wydaje się całkowicie usprawiedliwione. Tych bogów, których on znał, nie posądzałby Nabuchodonozor o moc wyrwania kogokolwiek z jego rąk. Apostoł Piotr napisał, że wiara, jeśli ma być mocna, musi przejść przez ogień. Wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu. Kiedy się stanie bardziej wartościowa, cenniejsza? Kiedy przejdzie przez ogień doświadczeń. Tylko ci, którzy przeżyli coś z Bogiem, mogą powiedzieć, wie, że naprawdę ufam Bogu. Jeżeli nasza wiara nigdy nie była na poligonie doświadczeń, nigdy nie miała się sprawdzić okazji w walce, to jest to wiara taka bardziej wyczytana, usłyszana, taka teoretyczna. A wiara musi być czymś praktycznym, a więc musi przejść przez ogień doświadczeń. Popatrzcie, co odpowiadają młodzi przyjaciele Daniela. Szadrach, Meszach, Abednego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora, nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas uratować z twojej ręki, o królu. Jeżeli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twojego Boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Czy przyjaciele Daniela mają pewność, że Bóg ich wyrwie z tej opresji? Nie mają pewności. Oni nie szantażują Boga, oni nie stawiają Bogu warunków. Jeżeli nasz Bóg zechce, to może nas wyrwać, nie wątpimy w to. Ale może też być inna wola. Jeżeli zaś nie, to nawet gdybyśmy mieli zginąć, temu posągowi kłaniać się nie będziemy. Czy zwróciliście uwagę, że prawdziwa taka biblijna wiara jest to wiara na dobre i na złe? Bo gdybyśmy jako ludzie wierzący mieli taką stuprocentową pewność, że z każdej opresji Pan Bóg nas wyrwie, że idziemy na spotkanie z problemem, z jakimś prześladowaniem i mamy pewność, stuprocentową pewność, że Bóg postawi swoich aniołów, że nas wyratuje, czy to byłaby autentyczna wiara? To byłby pewien układ, pewna umowa z Panem Bogiem i mielibyśmy zawsze tą asekurację wokół siebie. Ale oni nie mają takiej pewności, bo zakładają, że wola Boża wobec nich może być inna. I popatrzcie, ilu wierzących ludzi oddało życie za swoje przekonania. Jan Chrzciciel, który poprzedzał Jezusa, czy Pan Bóg nie mógł go wyratować, niektórzy pytają? Sam Pan Jezus, wielu innych wierzących mężów Bożych oddało swoje życie za przekonania. Pierwsi chrześcijanie, tam nie było tej pewności, czy Bóg wyrwie nas, ale jeśli nawet nie, to jesteśmy gotowi zapłacić najwyższą cenę. To jest wiara. Co mówią przyjaciele Daniela? Nie potrzebujemy, królu, drugiej szansy. Myśmy już dokonali wyboru. Gdybyśmy chcieli oddać pokłon, dawno byśmy go oddali. Nasz Bóg ma moc, żeby wyrwać nas z twojej ręki. On ma moc, ale my zdajemy się na jego wolę. Czy to zrobi, czy nie, nasza decyzja pozostaje niezmienna. Nie będziemy się kłaniać posągowi, który ty wzniosłeś. To nie wchodzi w grę. Wiara nie chroni nas od doświadczeń, nie chroni nas od bólu. Pan Bóg nie usuwa problemów z naszego życia, ale jest zawsze blisko, żeby pomóc w rozwiązaniu tych kłopotów. Zawsze jest blisko, nigdy nie zostawia nas samych. Przypomnijmy sobie jeszcze biblijną definicję wiary. Czym jest wiara? Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. To jest takie ufne spodziewanie się. To jest zaufanie, to jest takie spoleganie na Bożej dobroci i Bożej łasce. No, nie ma się co dziwić, że przy takiej postawie król wpadł w szał. Na to Nabuchodonozor wpadł w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadracha, Meszacha, Abednego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec 7 razy bardziej, niż było trzeba. Mężom zaś
najsilniejszym spośród swego wojska, polecił związać Szadracha, Meszacha, Abednego i wyrzucić ich do rozpalonego pieca. Związano więc tych mężów w ich płaszczach, obuwiu, tiarach, ubraniach, wyrzucono do rozpalonego pieca. Ponieważ rozkaz króla był stanowczy, a piec nadmiernie rozpalony, płomień ognia zabił tych mężów, którzy wrzucali Szadracha, Meszacha, Abednego. Trzej zaś mężowie Szadrach, Meszach, Abednego wpadli związani do środka rozpalonego pieca. Męczennicy, można by powiedzieć. Ale kiedy król patrzył w płomienie, coś przykuło jego uwagę. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał śpiesznie. Zwrócił się do swoich doradców, mówiąc: czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: rzeczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł: lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. Wygląd czwartego przypomina anioła. Wtedy przystąpił Nabuchodonozor do otworu płonącego pieca i powiedział: Szadrachu, Meszachu, Abednego, słudze najwyższego Boga, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Szadrach, Meszach, Abednego wyszli więc z ognia. Satrapowie, namiestnicy, rządcy, doradcy królewscy zebrali się i spostrzegli, że ogień nie miał władzy nad ciałami tych mężów, także nawet włos z ich głowy nie uległ spaleniu, ani ich płaszcze uszkodzeniu, ani nie było czuć od nich swądu spalenizny. Niesamowite, moi drodzy. Kiedy czytamy te słowa, to dosłownie aż zapiera to dech, bo po ludzku rzecz biorąc, oni nie powinni z takiej opresji wyjść cało. Ci, którzy wrzucali ich do pieca, od samego buchającego żaru po prostu zostali uśmierceni. A tutaj? Czy zwróciliście uwagę, co spalił ogień? Tylko więzy. Nie tknął ubrania, nie tknął włosów, nawet ich ubrania nie przesiąkły spalenizną, ale tak jak wrzucono ich związanych do ognia, tam w ogniu przechadzali się, a wśród nich był ten czwarty, ten szczególny, posłaniec nieba. Ten ogień spalił więzy. To jest znamienite. Że to, co dla króla było wymiarem kary, dla tych wiernych ludzi, wierzących ludzi, było narzędziem uwolnienia. Ten ogień uwolnił ich z więzów. Wyszli więc i stanęli przed królem. Pan Bóg chce również nam obiecać swoją opiekę. Mówi: gdy pójdziesz przez wody, ja będę z tobą. Gdy przez rzeki, nie zatopią cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi cię ogień. Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę, mówiąc ci: nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Są to niesamowite, piękne obietnice Boże. Ale moi drodzy, zatrzymajmy się na chwilę przy nich. Czym się różni obietnica Boża od zaklęcia magicznego? Jest jakaś różnica? Ludzie myślą, że jeśli znają jakieś takie sekretne zaklęcia, tak myśleli Babilończycy, Egipcjanie, Asyryjczycy, oni szukali na przykład tajemnych imion Boga, takich zastrzeżonych, których Bóg bał się wyjawić, bo każdy, kto znał to tajemnicze imię Boże, miał władzę nad tym Bogiem. Tak myśleli starożytni. Magia mówi, że jeżeli znasz zaklęcia, to wypowiadasz to zaklęcie i ono musi zadziałać. I nie ma innej opcji, musi zadziałać. Czy Boże obietnice działają jak zaklęcia magiczne? Nie. Pamiętajmy o tym, że kiedy Pan Bóg obiecuje nam swoją opiekę, to zostawia sobie prawo decydowania, co w naszym życiu wykonać i co jest dla nas najlepsze. A więc dajmy Panu Bogu takie prawo. My nie możemy Bogu dyktować, co ma się dziać w naszym życiu. Ktoś kiedyś powiedział, że Pan Bóg mieszka na ostatnim piętrze wieżowca. Gdzieś tam w niebie. My mieszkamy na parterze. Ile może zobaczyć człowiek, który mieszka na parterze, a ile człowiek, który mieszka na ostatnim piętrze? Jest różnica? O wiele, prawda? Perspektywa, panorama jest zupełnie inna. I Pan Bóg widzi więcej. Dlatego kiedy Pan Bóg mówi, to będzie dla ciebie dobre, to Pan Bóg ma rację. Bo to, co widzę ja ze swojego niskiego okienka, bardzo często nie uwzględnia wszystkich rzeczy, które Pan Bóg doskonale widzi. A więc Boże obietnice przyjmujmy sercem, ale także z pokorą, żeby Panu Bogu zostawić ostateczną decyzję w tej kwestii. Jak Nebukadnezar zwraca się do przyjaciół Daniela?
nazywa ich sługami Boga Najwyższego. Jeszcze niedawno to byli niewolnicy, buntownicy, to niedawno byli jeszcze ci, którzy mieli czelność sprzeciwić się Bożemu rozkazowi króla, a teraz nazywa ich sługami Boga Najwyższego. Oni wychodzą zwycięsko z opresji. Bóg pokazał królowi, że potrafi wyrwać swoich wiernych nie tylko z ręki króla, ale także z opresji szalejących żywiołów. Bóg ma taką moc. Przyjaciele Daniela nie byli sami. W ognistym piecu z nimi był ktoś o wyglądzie anioła, jak czytamy w Biblii Tysiąclecia, albo jak w Biblii Gdańskiej, albo w Biblii Jakuba Wójka, ktoś podobny do Syna Bożego. Ktoś tam był, ten czwarty, ten, który przyszedł z nieba, by chronić. Po raz kolejny król musiał uznać wyższość religii Daniela, Hananiasza, Miszaela i Azariasza. Ci młodzieńcy znali Boga, którego nie znali mędrcy Babilonu. Kiedy król pytał o sen, pamiętacie? Z drugiego rozdziału? To musieli przyznać, że są tacy bogowie, którzy znają tajemnice, ale oni nie mieszkają między ludźmi. Prawda? Nie mieszkają między ludźmi. A Daniel i jego przyjaciele znali Boga, który mieszka w niebie, ale przebywa także między ludźmi i działa na rzecz obrony ludzi. Miłosierny Bóg próbuje znaleźć drogę do serca wielkiego monarchy. Pan Bóg chce zbawienia tego króla. Pan Bóg walczy o niego. I Nabuchodonozor powoli uczy się tego Boga dostrzegać i obdarzać czcią. Nabuchodonozor powiedział na to: niech będzie błogosławiony Bóg Szadracha, Meszacha, Abednego, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swoje ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. Dlatego wydaję rozkaz, by bez względu na przynależność narodową, rodową czy język, każdy, kto by wypowiedział bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abednego, został rozerwany w kawałki, a dom, żeby jego stał się rumowiskiem, bo nie ma innego Boga, który mógłby zapewnić ratunek jak ten. Widzimy, że pozostaje w tym władcy jeszcze taka brutalność, taka agresja. Z jednej strony mówi: Bóg jest Bogiem, który wyrywa, a sam jest gotów poćwiartować, posiekać, porozrywać na kawałki każdy, kto wierzy inaczej, tak? Trochę za mało w nim tolerancji jest. Ale już widać, że on szuka, że próbuje znaleźć tą drogę, która prowadzi do prawdziwego Boga. Postawa młodych Hebrajczyków wzbudziła u króla podziw. Podziw. Jeżeli oni są gotowi umierać za wierność swojemu Bogu, to w kogo oni wierzą? Jaki jest Bóg tych ludzi? Ich odwaga i wiara były godne pozazdroszczenia. No właśnie, a jak jest z nami? Każdego dnia nasza wiara poddawana jest próbie. Współczesny świat nie wymaga od nas wyrzeczenia się Boga. Nakłania nas tylko do pójścia na kompromis. Znalezienie takiej drogi, gdzie troszeczkę się sprzedamy. Król Nabuchodonozor nie nakazywał zgromadzonym wyparcia się wiary w swoich bogów, wyparcia się swoich przekonań religijnych. Mieli tylko uwierzyć w jeszcze jednego kolejnego Boga. Wierzcie sobie w swoich, ale dodajcie do tego Boga jeszcze jednego. Tylko tego od was oczekuję. Ale tego właśnie, tego tylko nie chcieli uczynić pierwsi chrześcijanie. Kiedy czytamy sprawozdania dotyczące historii wczesnochrześcijańskiego kościoła, to czytamy, że wielu chrześcijan oddało życie na arenie. Dlaczego? Bo chcieli być totalnie wierni Chrystusowi. Mogli w każdej chwili wyjść z więzienia, wysypując szczyptę kadzidła na ołtarzu pogańskich bóstw i byliby natychmiast zwolnieni z więzienia, ocaliliby życie. Ale wielu z nich wolało umrzeć, niż pójść na kompromis. Jaka jest dzisiaj nasza wiara, wiara współczesnego Kościoła? Czy jesteśmy gotowi również poświęcić coś w imię naszych przekonań? Przyjaciele Daniela byli gotowi umrzeć, byle zachować wierność Bogu. Należeli do tych, którzy przez wiarę pokonali królestwa i przygasili żar ognia, jak czytamy w liście do Hebrajczyków. A co z nami?
Jak bardzo dzisiaj cenimy swoją religię i wiarę? Słowo Boże mówi, że czas próby przed nami. A więc, moi drodzy, nasza religia jest warta tyle, ile jesteśmy my sami za nią gotowi poświęcić. Dzisiaj łatwo jest mówić o religii, o duchowości, o religijności, o pobożności. Wielu naszych rodaków często posługuje się takim sformułowaniem, że to musi być prawda. Jak Boga kocham, to jest prawda. Tylko co to znaczy kochać Boga tak naprawdę? Czy to jest pusty dźwięk, a może to coś powinno znaczyć? Ile jestem gotów poświęcić za swoje przekonania, za swojego Boga, za swój Kościół, za swoje zasady, za swoje przekonania? To jest bardzo ważne pytanie. A teraz już zakończmy nasze spotkanie modlitwą. Powstańmy do niej. Nasz drogi Boże, czytaliśmy z wielkim przejęciem historię przyjaciół Daniela. Dzisiaj łatwo jest nam ją czytać w momencie, kiedy w naszym kraju panuje pokój. Kiedy nikt z powodu wyznawanych przez nas prawd nie stawia nas w takich trudnych sytuacjach, nie nakazuje nam wyboru, nie każe poświęcać życia. Ale taka próba może nadejść. Mamy tą świadomość, Panie Boże, że każdego dnia podejmujemy mniejsze i większe decyzje, które nas albo zbliżają do Ciebie, albo od Ciebie oddalają. Właśnie teraz, kiedy mamy czas pokoju, tak bardzo chcielibyśmy Cię prosić, abyś uczył nas głębokiej, silnej wiary. Abyśmy ufali Ci i byli Tobie posłuszni w rzeczach najmniejszych, w tych drobiazgach, w tych szczegółach. Abyśmy w momencie, kiedy nadejdzie prawdziwa próba, mogli być wierni. Tak do końca, tak bezgranicznie. Panie Boże, prosimy Ciebie o nasz kraj, o tych, którzy sprawują władzę w naszym kraju. Panie, daj mądrość politykom, którzy kreują wszystko to, co się dzieje w naszej ojczyźnie, żeby to były mądre decyzje. Daj im mądrość, Panie, prowadź ich i spraw, żeby nasz kraj mógł być krajem pokoju, tolerancji, krajem, który daje miejsce dla każdego człowieka, który nie wymusza żadnych narzuconych z góry jakichś poglądów, ale jest krajem, w którym każdy człowiek może bez przeszkód, zgodnie ze swoim sumieniem, wielbić Boga tak, jak Go rozumie, tak, jak Go czuje. Panie Boże, chcielibyśmy jako Twoje dzieci bardzo mocno stać, wiernie stać przy Tobie. Chcemy trzymać się mocno drogi, którą nam pokazałeś, ale chcielibyśmy właśnie dlatego, że jesteśmy Twoimi naśladowcami, dać prawo innym ludziom do swobodnego wierzenia, myślenia, do pielęgnowania wartości, które im się wydają za słuszne. Panie Boże, ucz nas miłości do siebie nawzajem, ucz nas tolerancji, a jednocześnie pozwól trzymać się mocno Twoich zasad. Bardzo Cię o to prosimy, abyś uczynił nas podobnymi do przyjaciół Daniela. Chcemy być tak wierni, jak ci trzej młodzi Hebrajczycy. Panie Boże, wywyższamy Ciebie i wielbimy i prosimy, żebyś nas nadal prowadził przez życie. W Chrystusa imieniu. Amen.